moja wędrówka. No tak jak i każdy, mam swoją wędrówkę. Co by nie powtarzać opinii poetów, filozofów, którzy i słusznie, bez wątpienia uważają życie każdego człowieka za swoistą wędrówkę, której początek jest zazwyczaj dobrze znany i miejsce. Niespecjalnie wiadomo, gdzie ona się skończy i kiedy przede wszystkim się skończy, a wiadomo, że się skończy. Dlatego wszystko to, co spotykamy w czasie tej wędrówki, jest dla nas zazwyczaj ważne. Każdy z nas chce tę wędrówkę przeciągnąć jak najdłużej. Ale to tyle, jeśli chodzi o filozofię i o poezję. Nic nowego tutaj bym nie powiedział. Ja należę do ludzi, którzy bez przerwy gdzieś wędrują. Nie zagrzeję dłużej niż parę minut, parę godzin, parę dni miejsca. Gdziekolwiek bym nie był, czy to jest Ameryka, czy to są Hawaje, czy to jest Zakopane, czy to jest Polska, czy jakaś bardzo mocna inna zagranica. Cały czas wędruję, poszukuję. Nie mam swojego stałego, pewnego miejsca na ziemi i chyba myślę, że do samego końca nie jest mi ono potrzebne. Ja, jak to śpiewali skaldowie o tym króliczku, ciągle go gonię, ciągle go szukam. No i mam nadzieję, że koniec końcem go jakoś znajdę, wcześniej czy później. Chociaż co wtedy będzie, kiedy ja go znajdę? Myślę, że podczas tej gonitwy, podczas tej wędrówki realizuję po prostu samego siebie. Moje wędrowanie. Chciałbym więcej wędrować. Choćby dla zdrowia. Po lesie, po górach. No ale z przyczyn wiadomych nasze podróże są ograniczone. Owszem, las mam pod nosem. Mógłbym więcej, ale zwyciężę lenistwo i nie wędruję tyle, co bym chciał. Wędruję za to dużo, wszędzie, bo czytam. A czytając, żyje się życiem bohaterów, a oni wędrują. Miłej lektury. Też tego wam życzę. No jak wiadomo, są różne drogi. Strome, płaskie, pod górę, z górki, wyboiste, usłane różami. Ale zawsze najważniejsze chyba dla każdego są jego własne drogi. No w moim przypadku na pewno moja własna, jak również droga moich dzieci. A ponieważ wszystkie drogi, nawet ta teraz tutaj na Jaworzynkę Miętusią, ostatecznie prowadzą do, jak to wszystkie drogi prowadzą do Zielonej Góry, tak i ta zapewne też ostatecznie mnie tam doprowadzi. I tym optymistycznym akcentem, moja droga, ja cię kocham. Moja droga do. W tej chwili do Jeleniej Góry najczęściej. Tak to jest, że jest powiedzenie, że nie chce przyjść góra do Mahometa, to Mahomet przychodzi do góry. Nie jestem Mahometem. Ale jak góra nie chciała przyjść do Jurka, to Jurek jeździ do Jeleniej Góry. Jestem tam w próbach. Jest koprodukcja naszego teatru i Teatru Jeleniogórskiego. Sztuka nazywa się To wiem na pewno. Prawda jest taka, że To wiem na pewno, to taki jest tytuł. I po prostu kursuję sobie prawie co tydzień w tej chwili między Jelenią Górą a Zieloną Górą, czyli od góry do góry, od góry do góry. Bardzo przyjemna podróż, szybko, dosyć przechodzi, 2 godziny z hakiem, ale jest niewątpliwie podróż do.